Spoko. Ale i tak było spoko, widzowie, co? Dobra gierka impostorem? Ja oglądałem na YouTubie ostatnio jakieś gierki impostorem. 8000 widzów. Ostatnio oglądałem gierki jakieś na YouTubie i ja widziałem, że impostorzy to najczęściej jak już wsadzają gierki wygrane, to są takie sztyń z gierki, że po prostu leci double, 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 jakoś kurwa ktoś z dupy zacznie podejrzewać kogoś, kto nie jest impostorem i tylko wtedy się im udaje. A ja uważam, że solo dużo zrobiłem, tylko największym błędem było to, że... Kurwa, dobra, no jest to Wędkin na kamerę. Wczora. No ja widziałem tylko Wysockiego. Ja z budynku. Ja szczerze mówiąc gasły światła, a teraz robiłem przełącznik, a wcześniej robiłem rapiry. Gdzie był kill? Wędkill na kamerach. Modolo? Ja widziałem Staśka, ale ja nie wiem, czy nie zabił, nie? Nie no. Nie a mogłem wybrać, byłem w środku w rapie, no cały czas. Ktoś był, ale ktoś był o dwa, ktoś był o dwa. Ja byłem o dwa. Ja byłem, widziałem... No a co robiłeś na dole w dwa? Kręciłem dwa kółka. Od wody. Nikogo więcej nie robiłeś? Nie widziałeś? Ja tylko AXM-a widziałem. AXM wybiegał, bo ja skończyłem kółeczka i AXM wybiegał na dwór tam. Aha. No nie wiem, ja to widziałem Suchara przy tej. Przy kręceniu, a sam butle robię. Ja tylko widziałem, jak AXM wybiegał tam. Także tam nie wiem, kto to był. Jak za ty, AXM, co robiłeś? Ja zrobiłem kabelki na górze, przyszedłem na dół, do O2, z O2 zrobiłem świetli i wtedy się minęliśmy. A Wysocki, co ty od początku rundy robiłeś? Jaki był twój pierwszy task? Pierwszy task? No pierwszy task to kluczyk plus ten taki tateczek, co musisz ten... A potem? Na starcie. Potem ten labirynt obok paliwa. A ta Wysocki czysty jest na 100%. No nie jest. Nie, ale jakby powiedział, że poszedłby do elektryka, to bym od razu zgłosił. On był koło mnie i nie ujebał. Dobra, głosujemy na Wysockiego. Zabawny jesteś, super. Zajebisty to było. Sorry, musiałem kurwa dostosować się poziom do twoich żartów. Ja nic nie powiedziałem. Nie mogę. Jajks. No i co? No i gówno. A, nie zrobiłem pstryk. Mnie to kurwi Wysocki i INTM. AXM. A może nie? Ty widzowie, a... Bo na tej starej mapie nie było lifeline'ów. Nie uważacie, że te lifeline'y są trochę zbyt broken? Nie wiem, dla mnie to jest totalnie broken. Kurwa, to są dwa taski? O, ktoś tu idzie. Kurwa, mam dwa otwarte monstery i co ja mam z tym zrobić? Chodźmy po prostu do komunikacji. Raz, dwa, trzy, kurwa, chciałem sprawdzić, ile to trwa, żeby fejkować to lepiej. Witam pana Luki Steve'a, handshake. Witam. Hello. No i co tam ma dla nas pan? Na Vitalsach, suchar leży. Żadna strata, jak to mówią. Nie, ja bym go zgłosiłeś tak szybko para. Nie, to nie po ciele, po przycisku. To nie ale... zabił Stasiek, ani Latawcior, ani Budyń, ani ja w labie byliśmy. Ani Budyń, Stasiek, ja? Ani Luki, ani Latawcior, ani, czemu ani nie Budyń. W sensie nie, inaczej. A czemu nie. Budyń? Kto jest czysty, bo jak macie kilka osób czystych, w sensie nie, czekaj. Bo Budyń to później gdzieś tam go widziałem dopiero. Nie widziałem, ale... Stasiek na pewno robił skana, więc jest czysty. No to... Budyń wychodził z lewej strony z ofisa wtedy. Co?
Na koniec. Co? Co? Nie. Ja wracałem z Luki, Lukim, górą wracałem ze specymena. No, był w labie. A później dekował mnie i znikł. Nie, gdzie? Jakiś lag był, nie, no, coś. A kto to mówił? Dołe to połasów przyszedłeś za fotel. To ja? Jakbyś na bok ciebie na koniec. Jakbyś na bok ciebie. Lata wczor. No i zniknąłem. Budynku! Jak tam się węciki czyściło? Nigdy w życiu tutaj węcików nie. Ty też jesteś troszeczkę przy duszy jak ja. Ja to się średnio mieszczę. Nie. To nie budyń, to nie budyń. Dajcie skipa, dajcie skipa, bo teraz nie widać głosów. Możliwe, że na przykład dwóch impostorów by zagłosowało na budynia. Czyli tak. Głosujcie. Podejrzany. David Japszan, Wysocki, AXM. No ja mogę być podejrzany, bo ja solo latam, no. Tylko od razu mówię, podejrzanych i był czysty. W sensie, kto nie zrobił tego killa w tej rundzie, może tak. Ja z Lukim biegłem. Fajnie, że ktoś zajebał suchara. Dobra, liczymy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Wysocki fejkował taska. Witam Państwa, Wysocki fejkował taska. A, plus. Witam. Ale... Co ty teraz mówisz? Ale przecież nie ma, nie pokazuje progresu, Japszan. Ale ja liczyłem na palcach. Everon Steam the Hell. Jedna z twoich teorii naraz, czy co? Doliczyłem do 8 u Wysockiego. Gdy wchodziłem, był już na tasku. Doliczyłem do 8 i dopiero wyszedł. Ja, robiąc tego samego taska, od początku do końca naliczyłem 7. Czyli, biorąc pod uwagę, że zaczął go zanim go widziałem, a zacząłem liczyć dopiero jak go widziałem, to robił nas kurwa w chuja. Dobra, generalnie. Jeżeli nie jesteś impostorem, to naprawdę się zdziwię, że teraz coś takiego wyszło. Dobrze, nie ma problemu. Zrobiłem tego taska od początku do końca, jak coś. Tak, upload. Tak, upload. 8, odkąd cię widziałem, liczyłem. Task trwa 7. No to może... Jeszcze raz powtórzę, to nie jestem ja i zrobiłem tego taska. I naprawdę się zdziwię, że Japszan nie jest impostorem w tym momencie, bo... Proszę, zaufajcie mi, to chuj jebany i was szukuję. Problem, to nie jestem ja. Zaufam dla grubego. Nie, co? W sensie... Spróbuję. Ja głosuję na... Nie. Następnym razem, ale pamiętajcie o tym tasku, jakby mnie Wysocki zajebał, bo on już wie, że ja go będę cisnął do końca. Jeżeli jesteś crewmate'em i mnie wyjebiesz, ja jestem crewmate'em, to coś kurwa musisz dać w zamian i to są kupony SM. Może ty zamknij. Kupony SM dla chuja się zamarzyły. Ale przynajmniej killa nie zrobili. Ej, on mnie w chuja robi, czy to prawda, że to nie on? No przecież liczyłem, kurwa. Doliczyłem do ponad 8, a u siebie do 7. A zaczął robić, zanim go zobaczyłem. Boję się. Przepraszam. Ja... Nie, ty kurwo! No mów pierwszy. To David, ja poczekam. Bo David jest, to jest po pierwsze. Po drugie, zobaczyłem na Lifeline'ach, że ktoś zajebał brązowego, czyli budynia. Już chciałem mówić, że to ten skurwysyn Wysocki i będzie, bo nie pobiegł od razu zagłosować, tylko się rozejrzeć. A ja tu widzę, a David taki w czerwonej czapeczce, rabusia kurwa ze Stanów Zjednoczonych, wpierdala się z nożem kurwa Wysockiego. Ja mówię, łoluju, co jest kurwa? Szybko kliknąłem reporta, bo bałem się, że jego wspólnik mnie zapierdoli, lecz niestety what a shit, kurwa, nie mógł mi tego zrobić, bo zajebał już budynia. Proste, to David. Z mojej strony to wyglądało tak. Chciałbym oficjalnie przeprosić Wysockiego za to, że go oskarżałem, ale po prostu movement ma słaby, bo doliczyłem do 8, albo po prostu słabo liczę. Biłem do opisu i skillował... Japczan Wysockiego za ścianką i mogę iść na trade'a, bo chyba trade się będzie opłacał. Tylko, że poproszę o pierwszego Davida.
Nie, mi się wydaje, że to bardziej David, bo biegaliście razem, kurwa, prawie że całą rundę. A ja troszeczkę uciekałem od Stasia, a Stasiu do Specimen Rooma poszedł. I na kamerach też was widziałem obok siebie. Ja się wróciłem, bo chciałem z tobą. Ale kto biegał z kim, Luki? David z Wysockim. A, no to ale tak. Ale on go zajebał pod przyciskiem. Pod przyciskiem go zajebał. Kogo byś wyjebał na tapciar? Nie, ja mówię, że biegam za Japczanem. No widziałem. Japczan później uciekł ode mnie, no i tak, tyle. Tak, na dół. Także to nie wiem. Dajcie na Davida, na Davida, proszę! Nie, w sensie, no, że ja mi ufacie. Ja widziałem Wysockiego. Ja widziałem Davida. Na początku, widziałem a Davida. Skilowany moim drugim, staraliśmy, tak to. Moim drugim podejrzanym jest Aix, my. No cicho siedzi. Nie dlatego. Drzwi nie zamknął. Jebany kretyn. Znaczy przepraszam, no ja go nie znam. Nie chcę go wyzywać. Dziwnie się kogoś wyzywa. Jak... On już wie, że ja wiem. A może to nie on? Tylko to był po prostu prąd, żeby kogoś zajebać? Może to Luki? Tyle kurwa pytań, a tak mało odpowiedzi. Ja już chodzę z latawciorem, bo go nie podejrzewam. Gdzie to ciało, kurwa? To ty zginąłeś. Jak ja? To ja mam lagiem, ja w ogóle nie mam tego. Nie mam. Stasiek, a zabił cię ktoś, Stasiu, zabił cię. Aha. Zabili cię przecież. Gdzie ja bym zagłosował na... AXM-a. Ja i tak tasków nie miałem, tylko mówię, że... Tak, nie wiem, czy... Ja teraz z Japczanem. Generalnie... Pobiegłem do góry i ciało leżało na dobra, Stasiu zginął teraz, a reszta już zginęła wcześniej, tak czy nie? Ty, to ja biegałem. Bo Luki, ja chyba wiem. Ten AXM kliknął prąd, no nie? W sensie inaczej. Ja stałem ze Staśkiem na kamerach przez większość rundy. Potem przybiegł AXM. Zostawiłem ich w pizdu, pobiegłem do ofisa na Vitalsy, żeby przycisk naciskać, bo już byłem pewien, że to on. No i teraz Stasiu nie żyje, ale kurwa. No ale Luki, posłuchaj mnie. Mi się wydaje, że to AXM, bo biegłem w dół i on biegł za mną tak szybciutko. Ja biegałem z latawciorem, żeby mnie nie zajebał. Ktoś, żeby mógł zreportować. Już mówię. AXM włączył prąd, jak byłem po lewo, no nie? I jakbym pobiegł po prąd, to mógłby sobie zrobić killa i spierdolić stamtąd. Ale ja od razu wiedziałem, że to on na mnie zasadzkę szykuje, tylko źle ją przygotował, bo nie zamknął drzwi. Po prostu wypierdoliłem stamtąd. Jeżeli mamy kickować, to AXM-a. Jeżeli nie, to skip. Na nikogo innego niż AXM-a się nie zgodzę. Do ja głosuję na AXM-a. A my, Luki? Ja też. Dobra. A jeśli to nie był on, to ja nie wiem, kurwa. No jeśli nie był to on, to chyba przegraliśmy. No jeśli nie był to on, to ja wiem, kto to jest. Ty. Ja byłem, poczekajcie, ja byłem przy rakiecie, byłem z latawciorem i Japczanem. Nagle gra mi się sfrizowała, kurwa, i mówią mi, że umarłem. Ale już się no, Wysocki. Naucz się liczyć. Ej! No co? Ruszyłeś się od razu, jak skończyłeś taska? No. No to moja wina. Zróbcie shota z tego liczenia dla Wysockiego, przeanalizujemy go.